Ten, kto przegra, pije to do dna. Najlepsze przywitanie na świecie. Cześć, nagrywamy filmik szkolny. Tu pan Pieczarka. Dobra, nagrywaj. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kuba. Robi się niebezpiecznie. Dzisiaj jesteśmy w składzie trzech chłopaków. Bez Pawła. Paweł obiecuje, będzie na następnym odcinku. Grzyby są spójnotami. Jesteśmy w składzie domowników, jest z nami nowy domownik. Kamil Pieczara. W dzisiejszym odcinku wy zadawaliście na moim Instagramie, który znajduje się tutaj, pytania. Dobra, ty będziesz dalej k***a gadał z tym cukierkiem w buzi? O, właśnie chciałem go połknąć. That's what she said. Marcin jęczy, że tak chce zaczynać. Okej, pierwsze pytanie. Kto najbardziej jęczy? Nie! Strasznie jęczysz. Ale czemu? Ale kiedy? Ale poczekaj, kiedy jęczałem? Chwilą jęczałeś. Nie. Iży. O, kto ma największe cycki? Kto jest najśmieszniejszy? Nie, Kuba. Kuba. Kto dostał najwięcej razy kosza? W sensie, że od dziewczyny. Albo od chłopaka, nie wiem. Ja może raz. Ja może też. Nie, dobra. Jest pięć przynajmniej. Kto najwięcej zarabia? Ja pierdolę, bo jesteś drugi. Co to są kurwa za pytania? Ja skąd kurde? Ja muszę głowę w misce moczyć, a nie mogę ja się rozbalać autami. To całował się z Lexi. Ja! Ja nie! Żartuję. Żartowałem. Kto z nas jest najmłodszy? Mister Pieczara. Tak jest. 99. Tak, ja 99. Ale mam już dwa wieki. Marcin ma 18. Na koncie. Kto najwięcej razy odmówił komuś zrobienia zdjęcia? Cześć, co? Kto miał zagrożenie z maty? A ja nigdy. Nie. Serio? O kurwa! Dwa razy miałem. Gdzie jest prąd? Tabletu leżą. O kurde. Kto jest najbardziej uzależniony od telefonu? Ja się przyznaję. No, Kamil. Kamil to cały czas. Ale Marcin też! Marcin też! Marcin... On cały czas siedzi na telefonie. Marcin to pisze maile cały czas, odpisuje, wiecie. Fankom. No, już, Marcin, dobra. Już wychodź. Już, jeszcze odpisuje. Dobra, bym się tu dopił, ja nie mam pieniędzy, żeby... Się robi. Nie mam pieniędzy, żeby płacić za Marcina, no halo! Ty, a Marcin był kiedyś zawodowym pływakiem i ma kurs żeglarstwa, więc... i ratownika, więc on umie oddychać pod wodą. Szambonurkiem jeszcze. O nie! Jak się wylało w strefie. To jest najprzystojniejszy. Możemy dalej. To było łatwe. To było bardzo łatwe. Kto z was ma największy syf w pokoju? A, nie, ja w porządku. Ja specjalnie po prostu tak. Dole, co jest z tymi pytaniami? Kto najwięcej razy z nas farbował włosy? Ja dwa. No to ja drugi. No to ty drugi, a ja zero razy w moim życiu farbowałem. Nawet nie miałem żadnych pasemek, nic nigdy w życiu nie miałem. Kto najwięcej śpi? No, proste. Proste, długo tam się. Tyle ile śpisz, 14 godzin dziennie. Kto ma najwięcej par butów? Ja? Gdyby to nie były do Marcina. No. Kto ma zawsze rację? Pierdziele, czemu? Kto dostał najwięcej mandatów? Ja pierdziele! Ja w swoim życiu dwa dostałem. A ja w swoim życiu nie dostałem ani jednego mandatu. Kto najczęściej mówi nieśmieszne żarty? Ja pierdziele! Ej, ale mój żart z Wojtkiem Golom też był bardzo śmieszny, nieśmieszny. Patrzcie, jak krzyczą Lewandowski Gola, nie? A jest Wojtek Gola, to co krzyczą? Wojtek? Bramka. Gola? Wojtek Bramka. A on patrzy się na trybuny, nie wie o co chodzi. To kocha leksykon, czyli leksykon, uporządkowany zbiór wiedzy ujęty w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Ja. Lub też zawierający wiedzę encyklopedyczną. To ma najlepsze ciało. Ja bym powiedział, że ten pan, bo trenuje od 10 lat, to był zakochany w Lexi. Ja. Leksykon, uporządkowany zbiór wiedzy ujęty w formie haseł. Ja uwielbiam leksykony od dziecka. To naszym zdaniem pasuje do Lexi najbardziej. Nie no. No ty! Kuba! Kuba! Dawaj go tam! Wsadzaj mu to! Koniec!
Dobra, i to by było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że się uśmiechnęliście i tym krótkim... Mam nadzieję, że wam się podobało, bo to był ostatni taki odcinek. Tak, dzięki wam wszystkim. Wbijajcie nasze Instagramy, Kamil, Marcin, tutaj Boixo, tutaj pojawiają się najlepsze rzeczy, wiecie jak to. Widzimy się w następnym odcinku. Udało mi się zakończenie, już się nie wstydziłem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za poprzedni film z tego, że się... Baba! Trzymajcie się. Ej, chłopaki, nie nagrało się.